Co jest w centrum naszej galaktyki? Podobnie jak w innych galaktykach, w centrum naszej galaktyki jest supermasywna czarna dziura. Tutaj nie powiedziałem, nasza galaktyka się nazywa Droga Mleczna, więc w centrum Drogi Mlecznej mamy supermasywną czarną dziurę, która została nazwana Sagittarius A z gwiazdką. Koło tego A jest jeszcze gwiazdka, tak żebyśmy pamiętali. Oczywiście jest ona no, naprawdę supermasywna. Ponieważ jest około 4 310 tysięcy razy masywniejsza niż nasze słońce. Tak, słońce, którego masa stanowi ponad 99% masy całego naszego układu słonecznego, tu jowisz Ziemia to są takie pyłki, jest ponad 4 miliony 300 tysięcy razy, można powiedzieć lżejsza, chociaż to nieodpowiednie słowo, od tej gigantycznej pod względem masy czarnej dziury, jaka znajduje się w centrum naszej galaktyki. Promień tej czarnej dziury tego Sagitariusa A z gwiazdką szacuje się na około 13-krotność promienia naszego słońca. Oczywiście trzeba pamiętać, że jednak to centrum naszej galaktyki jest od nas dosyć daleko, około 27 900 lat świetlnych od nas, czyli naprawdę odległość bardzo duża. Do słońca mamy 8 minut, tyle trwa podróż światła od nas do Słońca, a gdybyśmy no, potrafili osiągnąć prędkość światła to prawie 28 tysięcy lat, lecielibyśmy do centrum naszej galaktyki, chociaż no, taka podróż no jednak tam mogłaby się dla nas skończyć źle. Tutaj, gdy mówimy o centrum naszej galaktyki, to najczęściej mówimy o tym, że Obserwujemy go tylko w zakresie radiowym, fal milimetrowych i w podczerwieni. Oczywiście dodatkowo dochodzi twarde promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. Wynika to z tego, że w tej płaszczyźnie dysku galaktyki, tam znajduje się, można powiedzieć, w okolicach centrum naszej galaktyki, znajduje się bardzo dużo gazu i pyłu. Przez co to obserwowanie tego, można powiedzieć, centrum w zakresie widmowym jest właściwie niemożliwe. Dlatego to, co wiemy o centrum naszej galaktyki, właśnie wynika z tych obserwacji troszkę innych. Tutaj można powiedzieć, nie do końca widzimy, co tam się dzieje takim naszym ludzkim okiem. No ale pamiętajmy, że nasze ludzkie oko nie jest doskonałe, tylko że posiadamy sposoby, żeby te problemy, te ograniczenia przezwyciężyć, dlatego tak dużo wiemy o otaczającym nas kosmosie, nie tylko o centrum naszej galaktyki. No ale to jest zupełnie inny temat. Gdy mówimy o tym centrum galaktyki, to jest to taki obszar, który określa się radioźródłem Sagittarius A* który składa się w rzeczywistości z trzech składników: Sagittarius A East, czyli pozostałość po supernowej, Sagittarius A West oraz to zwarte, bardzo masywne centrum, czyli Sagittarius A Gwiazdka. To właśnie on jest takim, można powiedzieć, centrum emisji radiowej, no i oczywiście jest przy okazji też gigantyczną czarną dziurą. Pamiętajmy, że oczywiście centrum galaktyki to nie tylko ta supermasywna czarna dziura, to również inne, można powiedzieć, obiekty. Po pierwsze, wokół tej supermasywnej czarnej dziury Sagittarius, a gwiazdka, muszę mówić o tej gwiazdce, Sagittarius. Wokół niej jest gorąca plazma o gigantycznej temperaturze, ale w takim pobliżu tej czarnej dziury jest również Biliony komet planetoid, które zostały przechwycone z okolicznych planet. Tutaj musimy oczywiście pamiętać, że no, kiedy zbyt blisko będą tej czarnej dziury, zostaną po prostu rozerwane, no i wchłonięte. Tak to obrazowo ujmijmy. Oczywiście jest to też obszar, gdzie mamy tysiące gwiazd. I te gwiazdy, naprawdę stare, te gwiazdy, które mają miliardy lat, Czyli gwiazdy, które już są, można powiedzieć, o wiele dłużej na tym świecie niż nasze Słońce, które ma niecałe 5 miliardów lat, ale też znajdują się tam młode gwiazdy, znajdują się tam też gwiazdy, które dopiero próbujemy poznać, ponieważ tych typów gwiazd, rodzajów gwiazd jest dosyć dużo. Gdy mówimy o tym centrum naszej galaktyki, to już wiemy, co tam się znajduje. I niektórzy powiedzą, że nawet mamy zdjęcie tego sagitariusa A z gwiazdką. W rzeczywistości to nie jest zdjęcie, tylko jest to obraz. Zdjęcie jest czymś innym niż obraz, ponieważ zdjęcia robimy w inny sposób, a to słynne zdjęcie czarnej dziury, w rzeczywistości jest obrazem czarnej dziury. I tutaj ci, którzy te tysiące ludzi, którzy przy tym pracowało, oczywiście właśnie tak to określa, tak żebyśmy byli tego oczywiście pewni. Tylko dlaczego w centrum naszej galaktyki znajduje się czarna dziura. Raczej należałoby spytać, czy nasza galaktyka istniałaby, gdyby nie ta, znajdująca się w centrum naszej galaktyki, czarna dziura. Tutaj na to pytanie jeszcze do końca nie znamy odpowiedzi, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, w większości galaktyk, o jakich wiemy, to mają one właśnie w centrum czarną dziurę. I bardzo prawdopodobne, że ten udział tej czarnej dziury, supermasywnej czarnej dziury w istnieniu tej galaktyki jest czymś bardzo ważnym, albo może też wynikać oczywiście wprost z tego, że powstająca w centrum czarna dziura, ze względu na panujące tam warunki, może oczywiście bardzo szybko zwiększać swoją masę i stać się w końcu supermasywną, największą w galaktyce czarną dziurą, która ze względu na to, że ta galaktyka w swoim centrum jest najgęstsza, że tak powiem, ma możliwości urosnąć, zwiększyć swoją masę, jak zwał, tak zwał. Pamiętajmy, że oczywiście czarne dziury to najprawdopodobniej nie jest taki jeden pojedynczy punkt. Chociaż tutaj może nie będę się zagłębiał, nie jestem tu specjalistą. I czarne dziury to jednak obiekty, które dopiero poznajemy i robimy to nie tylko teoretycznie, co wiele osób wypomina naukowcom. Ale też robimy to poprzez obserwacje, poprzez można powiedzieć nie tyle eksperymenty, co eksperymenty myślowe, eksperymenty matematyczne i fizyczne, ponieważ no, te czarne dziury to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe obiekty. Czy ta czarna dziura znajdująca się w centrum naszej galaktyki nam zagraża? Nie. Odległość jest zbyt duża i ona, chociaż urosła. Dosyć znacznie przez ostatnie kilka miliardów lat, od kiedy istnieje ta nasza rodzima galaktyka, to w rzeczywistości ona nie stwarza dla nas żadnego zagrożenia. Chyba, że ze względu na jej działalność, jakaś planeta, jakaś gwiazda wystrzeli, no i trafi akurat w słońce, czy w Ziemię, czy też w ogóle wystarczy, że obok nas przeleci. Ale musimy pamiętać, że nie. Nie zagraża nam, po prostu jest tam, znajduje się w tym centrum galaktyki, jest elementem budującym tą galaktykę. No i oczywiście pojawia się wiele pytań, jak, kiedy, dlaczego, no ale te pytania są może na przyszłość, może kiedyś na nie odpowiemy. Więc mamy tą. Mamy to centrum naszej galaktyki. Kiedyś myśleliśmy, że Ziemia jest centrum Wszechświata, później się okazało, że Słońce, później, później jednak okazało się, że jesteśmy na peryferiach naszej galaktyki. No jednak prawie 28 tysięcy lat świetlnych od centrum, czyli naprawdę no jesteśmy na peryferiach, ale to chyba lepiej, jeśli tak spojrzymy obiektywnie na to patrząc. Najprawdopodobniej lepiej. I w centrum mamy oczywiście... Czarną dziurę. Obiekt, który jest przez nas naprawdę dopiero poznawany. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.